Cześć, tutaj Krzysiek Nigblał, czyli Pan od Książek. Widzimy się w klubie Delta w Dąbiu, gdzie od wielu, wielu lat mieszka Dariusz Bittner, z którym dzisiaj rozmawiamy. Rozmowa będzie sporo o mieście, bo to miasto jest u Ciebie ważne. Mam koło siebie trzy części jesieni w Szczecinie, przydzielone fikcją może te. Ta jesień w ogóle to jest fikcja oczywiście. Tak, tak. Widziałem dużo takich elementów, które pokazywały, że to absolutna fikcja. Chciałem Cię, bo często od tego zaczynam w rozmowach z moimi gośćmi, o historię Twojego trafienia do Szczecina. Bo w Szczecinie się nie urodziłeś, ale bardzo szybko zamieszkałeś. Trafienie jest taką banalną historycznością. Po prostu jako dziecko rodzice przyjechali i tak zostało. Za pracą? Tak, mój tato pracował w Goryfie jako marynarz czy rybak, a rodzice mieszkali w Gdyni. No i w pewnym momencie było to na tyle męczące, że przeprowadzili się do Szczecina. Nie ma tutaj żadnego romantyzmu. Ale to ten romantyzm właśnie u różnych gości jest różny i często te historie są podobne, ale też pokazują właśnie te historie i koleje losu. Jak wyglądała ta młodość Twoja w Szczecinie i gdzie ona się odbywała? Parę lat takiego późnego, najpóźniejszego dzieciństwa, to mieszkaliśmy na Warszawie, czyli wtedy to była wieś, w sumie bez kontaktu z miastem. A potem dostaliśmy mieszkanie w środku miasta, przy areszcie śledczym, na ulicy Kaszubskiej. I tam właściwie całe moje życie zostało sfinalizowane. A Dąbie? A Dąbie to jest przypadek, to jest czas sprzed napisania Jesieni w Szczecinie, czas kiedy właściwie miałem desperacką potrzebę wyjechać, ale nie udało się. I wylądowałem w Dąbiu z rządzeniem losu i teraz mogę powiedzieć, że jestem pisarzem nie tyle szczecińskim, ile dąbskim, ponieważ tu odnalazłem się w ogóle, w całości. O, a czemu? Jestem dąbczanem, czy dąbczaninem. Ja teraz jestem tak od godziny 9 do 15 dąbczaninem. No to jednak nie to samo. No, ale to w takim razie co tutaj Cię nie urzekło, złapało? Ja nie wiem, może starość, może potrzeba odizolowania się od gwaru miejskiego, który zawsze mi towarzyszył i który był, według mnie, dla mnie był takim życiodajnym, inspirującym tłem, ale może to zmęczenie, tu już jest inaczej, tu już jest spokojniej. Może nie tak spokojnie jak na jakiejś wilkowiskiej wsi, ale spokojniej. A wspomniałeś, że chciałeś uciec. Tak, chciałem uciec od miasta, od ludzi, od pewnej niemożności, która mi towarzyszyła zawsze. Z racji prowincjonalizmu szczecińskiego, mówię to w cudzysłowie, bo chodzi o widzenie Szczecina jako prowincję, prowincję literacką. Dałem się na to nabrać. Ale chodzi o centralne widzenie? Najpierw nie dawałem się takim myślom, bo uważałem, że jest się tym, kim się jest, niezależnie od tego, gdzie się jest. A potem zrządzenie losu, różne wypadki pokazały, że o wiele łatwiej byłoby, na przykład w Warszawie, na przykład w Poznaniu, może w Krakowie. Ja wybrałem Warszawę może, żeby tam uciec, ale nie udało się i bardzo dobrze. W jednej z takich świeższych recenzji Wędrowca pojawia się określenie Ciebie jako pisarza zapomnianego przez szczecińskie salony. I wydaje mi się, że coś w tym jest. Znaczy, aczkolwiek szczecińskie salony, to tak w dużym cudzysłowie chyba. No może nie ma tych salonów tak naprawdę. Tak, salonów nie ma. Ale są środowiska. Ale są środowiska, mhm. Różne, małe, gdzieś trochę też hermetyczne, chyba tak mi się wydaje. I ty, nie wiem, z wyboru
Prawdopodobnie to jest efekt tego, że mam naturę wycofania się taką. Nie chcę się udzielać, nie chcę bywać w awangardzie różnych inicjatyw, pomysłów. No to jakby sam się na to skazuje w związku z tym. Ale był moment, kiedy byłeś bliżej tego wszystkiego? No, był taki moment, kiedy czułem się takim pełnokrwistym działaczem i twórcą. To wtedy, kiedy między innymi założyłem pismo Baborak. Wydawało mi się, że to będzie dobry pomysł dla Szczecina. Coś tam chyba jeszcze działałem. No ale syndrom ćmy, która się spala, trochę mnie nauczył. A to zostańmy tutaj, bo prowadziłeś wydawnictwo przez czas jakiś, Bazil, i właśnie to czasopismo. Co to była za praca? Co było w tym czasopiśmie, bo ja go nie widziałem na oczy. Naprawdę? Tak. Bo ono ile działało? 10 miesięcy? 9. Przypadek? Tak sobie to mniej więcej też opowiadam, że to taki właśnie symboliczny, pismo nienarodzone. Twoje zdziwienie świadczy o tym, że musisz mi przynieść jakiś egzemplarz. Rozumiem, że masz jeszcze. No, nie mam kompletnego zbioru, bo ja zwykle nie szanuję takich różnych notatek, wydawnictw i recenzji. Trudno to u mnie znaleźć i mam jeden egzemplarz. Ale to było takie pismo, które sobie wymyśliłem, że będzie mówić o kulturze szczecińskiej. I taki też był podtytuł: Kultura Szczecińska, Baborak, Kultura Szczecińska. Zebrało się tam wokół tego pisma parę fajnych osób, malarzy, ludzi piszących. Możemy nazwiskami, bo to będzie wtedy dla pamięci. Tak, tylko że ja nie odgrzebię teraz. to cię złapałem. ale z malarzy to Cerebiesz Tarabicki. Nasz malarz, który prowadził taką Piastów 75. Tak, Jarosław. Jarosław, właśnie. O nim powinien mówić jako pierwszym, bo on bardzo wspierał mnie plastycznie. Zresztą jest okładka, z tamtych czasów jest okładka, jego pies na okładce. Jarosław Eismann był moim gościem, więc zachęcam do wysłuchania tamtej rozmowy. No i każdy, kto pisał od Artura Liskowackiego począwszy, a na takich próbujących pisać, współpracowali z pismem, no to oczywiście było tyle dla każdego mało takie satysfakcjonujące, że to było pismo trochę bitne i żebracze. Więc żeby jakoś być w porządku wobec świata, to płaciłem autorom 20 zł za tekst. Albo i 30, jak dobry. Ale też pismo miało w zamiarze utrzymywać się z reklamą. Zaczynało od skromnych dotacji. No i to się tak bujało. Nie udało mi się tego po prostu rozkręcić. Krótko mówiąc, parę osób entuzjastycznie, które tym się zajęły, szybko się wykruszyły. No i ja musiałem się w końcu poddać, bo jednak sam takiego pisma, które wymaga rygoru ciągłej dostawy tekstów, fotografii, rysunków i tak dalej, sam sobie nie poradziłem. Przy tym jeszcze nie było żadnej infrastruktury poza starym jakimś komputerem z bursztynowym ekranem, który służył za maszynę do pisania. Jeszcze o wydawnictwie słów parę. A wydawnictwo to taki mój też desperacki pomysł z czasów przemian gospodarczych, kiedy okazało się, że nagle, że moje książki nie są dobrze widziane w wydawnictwach, bo się nie sprzedadzą. W sumie to prawda. Mało się sprzedają. To był czas, kiedy wydawano właściwie harlekiny i kryminały wyłącznie. To był niebywały wysyp. Od tamtego czasu nie lubię książek rozrywkowych, bo wcześniej lubiłem.
Więc założyłem sobie wydawnictwo własne, które wydało mi w celu wydania jednego tytułu, czyli tego. To był tytuł takiego, to był tekst takiego, z takiego pomysłu, że Wiesław Myśliwski zaprosił pisarzy do napisania duchowej biografii. Z tego co wiem, to wszystkich polskich pisarzy i z tego co wiem, to wszyscy napisali. No ale tylko moją opublikowano bodajże w regionach, ale już nie było w tym momencie przemian siły, żeby to gdzieś opublikować jako książkę i pomyślałem sobie, że warto to ocalić. I to był pomysł na wydawnictwo. No to powiedz, co jest w tej książce, bo jest trochę... Ale ty czytałeś tę książkę. Tak, ale chodzi, że jest związane trochę z tym miejscem. To czy z tym... Ach, to był ten czas, kiedy tak, zamieszkałem w Dąbie, ale to było Dąbie, którego nie akceptowałem. O tym momencie nie wspomniałeś, jak cię wcześniej pytałem. To był, no nie, no bo to rodzaj takiej tułaczki w poszukiwaniu miejsca i ta tułaczka doprowadziła mnie do mieszkania w Dąbiu na ulicy Jugosłowiańskiej, gdzie przeprowadziłem się z Bukowego. Bukowe było rodzajem przekleństwa. Ja się czułem autorem na tyle miejskim i miastowym, że mieszkanie na osiedlu, sypialni było dla mnie przekleństwem. Więc szukałem mieszkania na zamianę, znalazłem w Dąbiu, co było oczywiście ironią, bo zamieniłem po prostu tylko lokalizację. Siekierkę na kijek. I tak to mniej więcej trwało. To był tylko rodzaj przejściowy. Tam z Dąbia wylądowałem znów w mieście. Ale to wtedy właśnie pisałem ten tekst, chcę, że nam rozkazuje. I to wtedy właśnie pracowałem jako nocny stróż w Domu Kultury. W której chwili, w którego chwili jesteśmy? To nie było tu, to było... Bo to jest filia. Ale to było tam. To było tam. Państwo sobie mapy znajdą i z mapami na Dąbie przyjadą. Miasto towarzyszyło mojej pisarskiej pracy od początku, nawet wtedy, gdy pomijałem jego obecność, wstydząc się go, jak zaniedbanej, postarzałej matki. Potem było namiętną kobietą, obiecującą rozkosz, by w końcu stać się zawistną, wyrafinowaną sekutnicą. No i wszystko powiedziane. To był jeden krótki akapit. Ale też miasto w sensie ogólnym, czy miasto w sensie Szczecin? No ja innego miasta nie znałem. I myślę, że gdyby udało mi się uciec do Warszawy, to Warszawa by mnie po prostu zjadła bez popijania. Miasto jako twór, jako wytwór cywilizacyjny. No, tak to zostało ujęte. Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć, bo właściwie to ciągle mam wrażenie, że mówię coś, co napisałem, tylko gorzej to opowiadam. No to w kontekście tego, co napisałeś, albo nie, to do fikcji zaraz. Jesień w Szczecinie. Skąd wzięła się ta jesień? Niech to będzie zakończone znakiem zapytania. To nadeszła jesień życia. To znaczy jesień zapukała, jeszcze się nie rozgościła, a mnie to zaniepokoiło. I cała książka była właściwie po to, żeby oswoić jesień. Tam jest często takie odwołanie do jesieni na różnych poziomach omawianej. Bo cała rzecz sprowadza się do tego, żeby tę jesień polubić. A ja cały czas miałem takie przeświadczenie, że ja strasznie lubię jesień. Nigdy nie lubiłem lata. Uwielbiam oczywiście zimę. Dlatego w trzecim tomie, jak dałem wzmiankę o zimie, to nagle padło podejrzenie, czy szykuje się do umierania. Ale jesień nie jest umieraniem. Jesień jest wręcz... Dlaczego to lato jest umieraniem właśnie? Lato jest umieraniem. Tak, lato to Sahara i brak wody. A jesień to jest wszystkiego w bród. I wszystko kwitnie, nie kwitnie, rozwija się. Trochę śmierci. No ale takie jest życie. Mi twoja jesień w Szczecinie
towarzyszy, przez to, że w Szczecinie cały czas, jak budzę się w kwietniowy poranek i wyglądam za okno, to myślę sobie jesień w Szczecinie Dariusza Bittnera. Bo ta jesień jakoś jesień w stała się dla mnie wyznacznikiem tej pogody. Tu cytuję zdanie, jesień w Szczecinie trwa cały rok. I tak można nawet te gorące dni uznać, że to jest rodzaj jesieni, tylko udającej lato. Przejdźmy do fikcji, o której mówiłem. Bo ty parę nagród na swoim koncie masz, dość szybko debiutujesz. Chyba jak sobie odjąłem, to było w wieku lat 16. Taki debiut klasyczny. No, ja jestem po 30, jeszcze nie zadebiutowałem, a czekam. No, bo to trzeba się starać. Trzeba pisać, żeby trzeba pisać. Się publikować, tak. Trzeba pisać, żeby wydać. Trzeba grać, żeby wygrać. Wśród wielu nagród fikcja nagrody nie dostała, ale znalazła się w nominacjach do Nagrody Literackiej Gdynia, czyli jednej z ważniejszych obecnie. W zasadzie jednej z dwóch, bym powiedział. I czy ty traktujesz fikcję jako swoje, i teraz ten brzydki wyraz, opus magnum? Tym bardziej, że czas pracy nad nią też był dość długi. Tak traktowałem. To bardzo ładna odpowiedź. Tak traktowałem i to mi nawet dało pewien asumpt do tego, żeby spocząć na laurach i sobie, o, właściwie to już napisałem to, co chciałem. Ale ponieważ ta fikcja nie jest w pełni skończona, tak jak na początku sobie wyobrażałem, to te nieskończone wątki trafiły do wędrowca. To znaczy, mówiąc, każdy mnie z znajomych pyta, a dlaczego ty ciągle mówisz o wędrowcu jako uzupełnieniu fikcji. No bo wędrowiec miał być w fikcji, nie tak rozbudowany, ale miała być postać właśnie tego bohatera, który wędruje w czasie i jest obecny w fikcji. I też tam swoją rolę miał odegrać, ale to już nie wyszło. Wiele nie wyszło, to też nie wyszło. Postanowiłem to zrobić rodzaj uzupełnienia, ale zupełnie osobną książkę. Zresztą kusił mnie ten pomysł, o którym kiedyś bardzo długo rozmawiałem z Arturem, o przemijalności gatunków literackich. Na przykład to, że nie ma dziś powieści dla młodzieży takich, jak były kiedyś, kiedy pisał Bachtaj. Bachtaj czy Niziurski. I pomysł, aby tę książkę zacząć takim stylem Bachtaja, to jest oczywiście odwołanie się do utraconych lat dziecięcych i tych klimatów Podróży za jeden uśmiech i innych książek, które budowały u młodego człowieka pewien obraz świata. To między innymi po to posłużyło, żeby ten obraz świata zburzyć, pokazać, że świat jest zupełnie inny. Jak się człowiek już w czasie napodróżuje, to zobaczy, że jest inaczej. Po napisaniu fikcji wziąłem się za tego wędrowca, który też do końca mi się nie podoba, z paru względów. Ja pokazuję, jak możesz mówić. Tak. No ale opus magnum to ja dopiero teraz piszę. I też zanosi się na parę lat, a co najmniej na rok. To mam jeszcze kilka pytań w zanadrzu. Ale skoro tu jesteśmy, to zadam to, które zazwyczaj pojawia się na końcu. Jakie plany? A mianowicie tak, no skoro to sam wywołałeś. Tak. Może niepotrzebnie. I tak bym doszedł do tego. ale udało mi się zmobilizować do takiego projektu, nazwałbym to, bo to nie jest nawet samopisanie, to jest projekt, ja to nazywam dziełem otwartym. Tych otwartych dzieł było oczywiście w literaturze i w ogóle w kulturze chyba setki, ale mnie udało się znaleźć formułę takiego dzieła, bo jak pisałem fikcję, to pomyślałem sobie, jak nie skończę tego pisania i umrę, to będzie to książka nieskończona. A ja znalazłem formułę taką, że jak nie skończę, to i tak będzie skończone. Ponieważ od samego początku w koncepcji jest otwartość, która nie skończy nigdy. Nawet jak skończę, ona będzie otwarta.
I to jest... Budzi to wiele moich pytań. Tak? Ale... No jestem gotów, będę coś wymyślał. Ale to jest też, skoro mówimy o mieście, mocno osadzone w naszym mieście. Właściwie tylko w mieście, bo fikcja to troszeczkę tam błądzi po światach. Wędrowiec w ogóle nie ma miasta Szczecina, są programowo. A ta książka jest osadzona w naszych czasach, naszych realiach, naszych problemach, chociaż jest absolutnie fikcją numer dwa. Rozdział drugi. To jest, mówię to, bo już się chwaliłem też tak w gronie towarzyskim, a jest skończony, więc nie mogę martwić się, że nie skończę. Rozdział drugi to jest taki esej, wspomnienie lat 50. Szczecina, które zasadzają się na literaturze lat 50. Literaturze wziętej z antologii, która wtedy się ukazała. Tak naprawdę opowiadam o losach literackich na bazie tekstu Niny Rydzewskiej i opowiadania Ireneusza Gwidona-Kamińskiego. To są dwa różne spojrzenia na literaturę. Jeden bardzo surowy i polityczny wręcz, a drugi, mówię o Ninie, bardzo osobisty i bardzo taki delikatny. I teraz na bazie tych dwóch tekstów opowiadam, co się tu działo mniej więcej w tych latach. Nie z moim bohaterem, bo mój bohater wtedy był mały. Jeszcze się nie zajmował literaturą, ale te lata go kształtowały. Znowu fikcja. Tak jak mówię. I to będzie się ciągnęło do współczesności? Do roku 2030, a może i 33. O ile nie zdarzy się wcześniejszy koniec naszego świata. No, bardzo ten. Bardzo dobrze rozpisany plan. Jest to projekt. Na całość. Więc tak. Mam wrażenie, i teraz możesz powiedzieć, że się nie zgadzasz, albo mi przytaknąć, ale też na pewnych warunkach, że jesteś najbardziej zapomnianym współczesnym szczecińskim pisarzem. Jakby dla Szczecina i to się dzieje raczej dla Szczecina, a nie koniecznie dla kraju, bo w pewnych kręgach funkcjonujesz doskonale, choćby w środowisku twórczości na przykład i tak dalej. No, ale środowisko twórczości już jest innym środowiskiem twórczości. Niemniej jednak ten Dariusz Bittner wydaje mi się, tam że trochę tam... nowy. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten Dariusz Bittner tam jest. A w Szczecinie, mimo tego, że tego Szczecina jest dużo, to jesteś gdzieś z boku. Ale ja nie narzekam, bo chyba mam tyle uwagi, na ile zasługuję. Na przykład ty pamiętałeś, że istnieje? Nie, to też nie tak, że nikt nie pamięta zupełnie, ale... Myślę, że tu kłania się brak jakiegokolwiek pisma czy ośrodka, które by promowało literaturę. Nie ma czegoś takiego. Powinno być. Nie wiem komu, na pewno miastu powinno zależeć, może na pewno powinno zależeć to środowisku, żeby zrobić rodzaj publikacji. No nie znalazłem oryginalniejszego słowa. Właśnie wspominam o tym w tym tekście o latach 50., że były to lata ponure i literatura była hodowana przez partię i to tak hodowana, jak ona, ta partia sobie chciała, ale to wszystko sprawiało, że literaci byli. Oni mogli na przykład nie być opublikowani, oni mogli mieć pocięte teksty albo mogli zostać, pisać na zamówienie, ale dzisiaj nie ma nic, nie ma żadnych, poza tymi, którzy piszą książki komercyjne, ale komercja to jest zupełnie inny dział literatury według mnie. To nie można o tym mówić jednocześnie jako o literaturze. A nie kusiło cię, żeby spróbować wejść w tą komercję? Tym bardziej, że właśnie jak sam wspomniałeś, to gdzieś też przewija się, że ty lubiłeś te gatunki komercyjne. Tak. Pewnie, że kusiło, ale
ale ja tego do końca nie czuję. Ja muszę moich bohaterów kochać i to nawet każdego najgorszego łajdaka muszę odnaleźć w sobie. A nie odnajduję w sobie żadnego mordercy. I byłoby to takie... No ale może dobrego policjanta w sobie odnaleźć. Oczywiście to było bardzo... To można podejść do tego bardzo technicznie i pisać bez angażowania się właśnie w to, żeby go zrozumieć i akceptować. Dobry policjant to za mało, to musi być co najmniej dwie strony i musi to być w przekonującym otoczeniu. A jak się nałoży na to jeszcze moja niechęć do miasta, to trudno tutaj to otoczenie jakoś też przekonująco przekazać. Krótko mówiąc, te elementy konstrukcyjne kryminału czy jakiejś sensacji są mi zbyt obce. I gdybym się do tego przyłożył, to może by coś z tego wyszło, a może nie, ale ja nie miałbym z tego żadnej satysfakcji. Wspomniałeś o tych przemianach nie wiem, funkcjonowania pisarza, jak to było w PRL-u. Jakie są te przemiany? I pierw pytam o pisarzy, status literatury. Nie rozumiem pytania. Bo wspomniałeś o tych latach 50. Których nie znam tak naprawdę. No, choćby z lektur. No. Tylko z lektur, tak. Ale pewnie później też. To czy ten, no ten status był inny niż dzisiaj. Kiedy udało mi się opublikować pierwsze ważne teksty w wydawnictwie literackim i w twórczości. Zacząłem dopiero wtedy rozglądać się po okolicy literatury i dopiero wtedy mogłem odnieść się, byłem trochę nieopierzony i trochę naiwny jako pisarz, odnieść się do tego, co się dzieje. Wiem już wtedy, wiedziałem już, że czas socrealizmu jest jakby skończony. Są autorzy czy pisarze bardzo intensywnie piszący na zamówienie, bardzo służalczy, ale są też tacy jakby niezależni, którzy chcą się odciąć albo nie korzystać z tych układów. Siłą rzeczy natychmiast zostałem do tych drugich zakwalifikowany i tak się też czułem, bo ja pisałem tekst no niezależny od czegokolwiek, od zapotrzebowania, od... Zresztą nie liczyłem na to, że to się kiedyś komuś spodoba. Aczkolwiek jak wchodzenie do świata literackiego, do tego, żeby drukowano, żeby wydawano, było bardzo mozolne i to były próby bardzo długie i wtedy wydawało mi się upokarzające, ale to była to szkoła. Była to szkoła budowania swojego warsztatu. Więc zacząłem funkcjonować, tak jak mówiłeś, trochę w klimacie twórczości, która stała się moim pismem. Więc kiedy ja tam im posyłałem tekst, który był cienki, banalny, a tak się zdarzyło na początku parę razy, to w ogóle nie było o czym mówić. To były teksty, których nie chcieli nawet omawiać. To była moja szkoła. Raczej te teksty gdzieś tam nawet u mnie jakieś są, ale one budzą mój wstyd raczej niż zadowolenie. Chociaż są teksty też stare, na które patrzę z sentymentem. To są moje próby, różne. Od takich tekstów, które przypominały Borgesa, zanim Borgesa poznałem, to okazało się to dziwne, po takie teksty, w których chciałem być pisarzem realistycznym. To przemiany pisarstwa, przemiany miasta. Miasta Szczecin. Ale miasto się nie zmienia. Nie zmienia się? Nie. Zmienia się twoje postrzeganie go. Zmienia się postrzeganie, zmieniają się może ludzie. Miasto to jest dla mnie twór abstrakcyjny, który funkcjonuje, ja mówię o mieście duchowym,
które funkcjonuje niezmiennie. I ja przestałem oczekiwać czegoś, ale też przestałem się obrażać o cokolwiek. Miasto, miasto jest. Wspomnieliśmy o tym, że piszesz nową rzecz, która będzie otwarta. A chciałem zapytać, jak ci się pracuje nad tym w kontekście przejścia w stan emerytury, który my sielankowo zawsze widzimy. Przeczytam to, czego nie przeczytałem, napiszę to, czego nie napisałem. Tak, tak, tak. Robisz to sobie teraz? To jest ten czas? To jest na pewno ten czas, żeby spokojnie zapamiętać się w wirze pracy, czego nie robię. Bo jednak mam też, siłą rzeczy mam taki bagaż, jaki każdy twórca w końcu zaczyna nieść, czyli wszystkich swoich doświadczeń. I coraz trudniej jest z tym bagażem biec. Można się tylko wlec. Czy wlokę się spokojnie. Powoli kończąc, a coś takiego jak twoje marzenie jeszcze? Marzeń to ja raczej nie będę uzewnętrzniał. To będzie kropka. Żeby Pan Bóg nie usłyszał. No, w kontekście naszej rozmowy jak gdyby nie znajduję żadnego marzenia, które można by tutaj wypowiedzieć. No dobra, to... No. To Cię dalej z tym nie ciągnę. Mogę Ci powiedzieć, że jeśli nic się nie zmieni, to w tym roku w twórczości będzie pierwszy rozdział tej mojej książki nowej. Przynajmniej obiecali, że puszczą. Pierwszy rozdział, który zaczyna się w roku 2030. Czyli od końca. Tak, bo książka jest wspomnieniem. A, czyli 2030 to jest... To jest finał. Finała, w którym dzieje się książka, a reszta jest retrospekcją. Tak. Ty nie przepadasz ze wywiadami i coraz mniej ciebie w mieście, ale zgodziłeś się porozmawiać. No, to byłaby trochę pycha. Ktoś chce rozmawiać, a ja odmawiam. Ale nie przepadam. No nie mów, że zawsze się godzisz, jak ktoś cię zaprasza. Na tyle rzadko się mnie zaprasza, że nie ma, wiesz, takich dylematów, że tego wezmę, a tego nie. Właściwie to rozmowy ze mną ukazywały się przy okazji książek. Trudno wtedy byłoby rezygnować z rozmowy. Twoja propozycja jest o tyle inna i dziwna, że właściwie o co ci chodzi? Czemu chcesz ze mną porozmawiać? Ja mam straszne kłopoty z rozmowami i z wywiadami z dwóch powodów. Po pierwsze, mam przeczucie, że mówię źle. Nieskładnie, bo ja też piszę źle, nieskładnie, ale poprawiam potem. A mówić jest jakby już trudniej. A druga rzecz to nie wyobrażam sobie, co ciekawego miałbym do powiedzenia poza tym, co napisałem. No to zamykasz zupełną zamkniętość dzieła. Nie zrozumiałem, ale... No, że te dzieła są zamknięte i wyczerpują temat. Nie, ja wszystko, co chcę powiedzieć, przekazać albo co wymyślę, próbuję napisać. I to jest taki jakby, tam jestem do końca i tam się spełniam. A pytanie teraz, a co pan chciał powiedzieć o tym, co pan napisał, to już jest dla mnie trochę niekomfortowe. Nie bardzo wiem, co miałbym powiedzieć. No ale myśmy mówili o mieście, więc... Więc coś tam jakaś mogłeś tam ucieczka od literatury w literackość miejską. Ale widzisz, to dobrze, że ta rozmowa się wydarzyła, bo ta rozmowa... Ja bardzo się cieszę. Wydarzyła się nie przy okazji premiery, a przy okazji pisania dzieła otwartego, które premierem... Możemy, koniec jest możemy nie, oznajmić więc... Dombiu, że ma swojego pisarza i niech o niego dba. Tak jest, więc zachęcam was do przeczytania. To tylko część książek Darka, które dźwignąłem i przyniosłem.
I zachęcam Was do przeczytania. No tak, nie ma wszystkich, rzeczywiście. Nie udźwignąłbyś, tak? Tak, nie, choć chyba strzymam, nie mam wszystkiego niestety. Ale jeszcze nic straconego. Tak jest. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Dziękuję, Darku. Uprzejmie.